dzisiaj jest pierwszy ciepły dzień tego roku, powyżej 10 stopni, więc wiejscy ludzie parci odwiecznym instynktem wyłażą z domów na trawy, na łąki, zarośla i robią różne dziwne rzeczy. Na przykład zbierają gałęzie, palą ogniska, ale również przy tych ogniskach mogą sobie na przykład piec kiełbasy. Jak wiadomo, kiełbasa upieczona na prawdziwym ognisku jest najsmaczniejsza. Ognisko jest gorące, w związku z tym bierzemy odpowiednio długi kij. O, mamy już pierwszy kawałek. I kawałek ten dzielimy na części dwie. Drugie osoby, gdyby była Helson, byśmy dzielili na trzy. Ale gdzie ona się podziewa? O, właśnie gdzieś w lesie? Może za drzewem? Może uważa, że jest ścigana? Dobra. Jeden kawałek w musztardzie. Drugi w czapie. Co lubi. Proszę bardzo. Bułeczka. Warunki polowe. Bardzo są polowe. I jemy. Próbujemy pierwszy kawałek pierwszej kiełbasy na pierwszym ognisku. Pierwszego w tym roku. Dobre. Wyprawione świeżym, wiosennym powietrzem. Mamy już drugi kawałek. O! Sobie jemy w warunkach polowych. Bardzo. No. Gorące. Proszę bardzo. Coca-Cola. Sposób się żywimy jak dzicy przy ognisku na wyspach Hula Gula.
tu zawsze mamy wszystko przygotowane na trzy osoby. Jedną taką wyższą, 1,72 m, krąglutką. Drugą taką niższą trochę, 1,70 m. Też trochę okrąglutką. No i jeszcze na jedną taką chudą. Nie wiem ile metr. No i czekamy, że ta trzecia osoba tutaj właśnie z nami próbuje pieczonej kiełbasy. Zapraszamy! Naręcza trosk, rzućmy na stos i niech się pali wszystko. Nie żebyś stał, los tobie dał i walczyk, i ognisko. Walczyku nieś ożywczą treść nucącym optymistom. Bo tu wśród gór strumyk ciur-ciur i walczyk, i ognisko. Laj, 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 laj. Jak to śpiewał chór artystów w kabarecie starszych panów pod tytułem Ostatni naiwni. Laj, 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 laj,